Napijesz się ze mną herbaty? Tak, bardzo proszę. O, dziękuję. O, Janis Joplin w ogóle, dobry teraz. Musimy ją przykryć królową niestety. No, no. Posłuchaj, hikikomori, hikikomoru, takie pięknie brzmiące, ładne słowa, a w środku treść poważna. Kiedy poznałeś te słowa pierwszy raz? Ja właściwie to słowo odkryłam dopiero, jak już płyta była gotowa. Ja szukałam w internecie tego, co mi się dzieje i próbowałam znaleźć jakąś odpowiedź, co to jest i jak sobie z tym poradzić. No i trafiłam na to zjawisko. Okazało się, że ma to nazwę. Tak, że jest to zdefiniowane i to nie jest tak, że to tylko mnie dotyczy, tylko bardzo dużo osób się z tym zmaga. I też jak znalazłam to zjawisko i tą definicję, to nie mogło być inaczej, ta płyta musiała się tak nazywać. Ja w ogóle wtedy zrozumiałam, że wszystkie te utwory są o tym i o tych moich emocjach. Czyli pisałaś płytę i układałaś to wszystko, nie wiedząc, że tak. Ma tytuł i że ma jakąś taką dosyć spójną historię, bo wcześniej opisaną nawet, prawda? Tak, no my z Rafałem Olewnickim, czyli bębniarzem z mojego zespołu, napisaliśmy wspólnie cały ten album i na początku on przychodził do mnie i mnie namawiał, żebym w ogóle zaczęła pisać znowu i próbowaliśmy mnie otworzyć trochę. I też nie miałam takiego założenia, że te utwory będą opublikowane. Ja dosyć tak bardzo intymnie traktowałam te wszystkie moje emocje w tych utworach i myślałam, że my je napiszemy, a dopiero potem zaczniemy, jak ja już się otworzę, zaczniemy pisać płytę. Ale no, namówili mnie wszyscy, że one są dobre i że warto o tym opowiedzieć i że też może to pomóc komuś po prostu. I nawet jeśli dla mnie to będzie trudne, żeby o tym opowiadać, to warto. I nie żałuję. Nie żałuję, bo już jesteśmy chwilę po premierze i wiem, że bardzo dużo osób to docenia. Czyli możemy tę płytę traktować jako autobiograficzną, oczywiście z jakąś dozą kreacji artystycznej, ale nie ma co tam uciekać od tego, że to jest też twoja historia, tylko opowiedziana na różny sposób. Tak, tak, zdecydowanie, niestety. A jakie było kalendarium zdarzeń? Jak się to na przykład miało do pandemii? No bo pandemia to była rzecz, która nas wszystkich dotknęła w jakiś sposób, prawda? I się tak trochę w tych sytuacjach to ze sobą, nie wiem, miesza, przemiela, nie bardzo można tą granicę gdzieś postawić, prawda? Tak, bo świat nam zawariował, za oknem było inaczej, ludzie byli pozamykani, nie z własnej woli i tak dalej. Jak wyglądało u ciebie kalendarium? Jak pandemia się wpisała w hikikomori? W moje hikikomori, tak. Ja właściwie jak wybuchła pandemia, to poczułam ogromną ulgę, bo nie musiałam już udawać. Nie musiałam się tłumaczyć nikomu, dlaczego nie chcę wyjść, dlaczego nie chcę się spotkać, dlaczego nie chcę nic robić gdzieś tam poza moim miejscem zamieszkania. I miałam taki moment, że faktycznie było mi z tym bardzo dobrze i przestałam odczuwać presję, że powinnam wychodzić i powinnam się do tego zmuszać. I mi to pomogło. Wiem, że to dla wielu osób był bardzo dramatyczny czas, ale... A to niezwykłe, bo świat ci pomógł. Bardzo, tak, że ja faktycznie wtedy tak sobie myślałam, czy ktoś mógłby zatrzymać ten świat, tak jak jest w piosence Bez tchu zresztą. I faktycznie ten świat się zatrzymał, to nie wydawało się możliwe, ale jednak i świat poczekał na mnie. I to było dla mnie z mojej perspektywy bardzo pomocne. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, jak dużo szkód ten czas wyrządził, dlatego trudno mi się mówi o tym, że to był dla mnie dobry czas, bo też jednak czuję wagę. To akurat wiele osób mówiło, które może nawet nie miały aż tak trudnego okresu przed, że one pandemię polubiły, bo dała wytchnienie, dała czas na inne rzeczy, bo wszyscy, niezależnie czy tak jak ty jesteśmy muzykami, byliśmy na takiej karuzeli, taki rollercoaster, który zasuwał i ja się zawsze śmiałem, że festiwale są już nie w piątek, ale w środę, za chwilę będą we wtorek. Tak. I co jest też jakimś takim, myślę, obciążeniem, o którym niewiele się mówi, ponieważ wszystko pędziło do przodu, to często wydawaliśmy pieniądze, które zarobimy za pół roku na przykład, prawda? Tak. Bo tak to wszystko się wydawało. Pieniądze, których nie mamy, na rzeczy, których nie potrzebujemy. Tak, to jest.
Więc miałeś sytuację paradoksalnie troszkę odwrotną, to znaczy właśnie w pandemii przy zamknięciu zaczęłaś coś robić, tak, czego nie mogłaś zrobić przed, kiedy zamknięta nie byłaś, chociaż byłaś w sposób symboliczny. Czyli to jest płyta pandemiczna. Myślę, że jest, aczkolwiek chyba płyta z Andym Wardem jest takim jeszcze bardziej pandemiczna, bo, no tak, bo ona tutaj była robiona na odległość. W ogóle na FaceTime'ie, tak. więc myślę, że ona mi się jakoś tak bardziej kojarzy z pandemią. Ale wiesz co, ona była takim projektem typowo pandemicznym, które robiło wiele osób, prawda? Tak. Natomiast ten projekt jest bardzo twój i trochę inny. Tak, tak. Dla mnie ten projekt za nim to faktycznie taki skok w bok trochę też gatunkowy. Aczkolwiek myślę, że też gdyby nie ta płyta z Andym, ja bym się nie otworzyła. I ja cały czas tkwiłam w jakimś takim przekonaniu, że ja chcę być alternatywna, elektroniczna i jak już przekraczałam te granice, to ja już czułam dyskomfort i że wychodzę za daleko. A płyta z Andym była popowa i nagle się okazało, że też mogę to robić i też mogę to poczuć zupełnie inaczej, ale też to była super przygoda, która mi otworzyła głowę. No i wtedy zamiast się cieszyć z pandemii, zacząłeś w którymś momencie czekać, aż się skończy, żeby móc to pokazać światu, prawda? Tak, tak. My planowaliśmy też z Andym koncerty, nie wyszło, ale może jeszcze kiedyś wyjdzie. Zobaczymy. Na pewno jesteś mocniejsza w tym temacie, choć nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo najlepiej, żebyś nie była mocniejsza w tym temacie niż ja. Ale mam wrażenie, że oczywiście nazwanie tego po imieniu upraszcza wiele spraw, prawda? Już wiemy, że to się tak nazywa, że ktoś to przeżywał oprócz nas i że tego jest dużo na świecie. Ale mam wrażenie, że tam jest gdzieś taka bardzo cienka granica, zupełnie nie do określenia, że ten problem dotyczy, nie wiem, czy nie wszystkich. A na pewno prawie wszystkich, tylko to bardziej chodzi o to, w którym momencie tej cienkiej czerwonej linii w tej chwili jesteśmy, prawda? I że można, jak zrobisz sobie sama ze sobą taką rozmowę, w której nie wolno oszukiwać, co jest bardzo trudne często, ale tak się robi, to się okazuje, że wszyscy mamy, nie wiem, no chociażby, on nie jest najprostszy, on jest bardzo trudny, ale taki najbardziej powszechny pewnie problem opisany w BES. Czyli takie uczucie takiej pustki, która boli, no i nieodwracalności, paru innych rzeczy, prawda? To nie trzeba koniecznie być zdefiniowanym klinicznie, że tak powiem, żeby to odczuwać, więc bardzo dużo z tych rzeczy to jest rzecz strasznie powszechna, tylko często ludzie albo nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, albo sobie nie uświadamiają, albo udają. I to jest tak naprawdę rzecz, w której każdy coś tam sobie może odnaleźć. Ty to tak trochę wywaliłaś prosto w twarz na tej płycie, prawda? Bo ani płyta nie jest bardzo łatwa, lekka i przyjemna, a książka też milutka nie jest, jak się ją czyta, prawda? Ale nie, pewnie nie było innego sposobu, bo lepiej to narysować bardzo grubą krechą, a teraz najwyżej każdy troszkę odetchnie, że nie aż tak u niego. To prawda. Ja też po płycie Anywhere But Here miałam takie przemyślenia, że ja tam wszystko ubierałam, te moje emocje w piękne metafory, jeszcze w języku angielskim, więc było łatwo, żeby nie mówić wprost. A tutaj tak naprawdę dla mnie przełomowym momentem było zdanie sobie sprawy z tego, że ja w momencie, kiedy przestaję udawać, że jest u mnie okej i mówię otwarcie, że coś nie gra i że nie czuję się dobrze, to się okazało, że tutaj się wszystko zmienia. To jest jakby oczywistość, że trzeba się komunikować, trzeba mówić, co się czuje, a ja nigdy tego nie robiłam. Ja zawsze miałam taką, byłam fajterką i żeby nie przyznawać się do tego, że ja z czymś sobie nie dam rady, albo z czymś nie podołam, albo jakoś źle się czuję gorzej. Ja potrafiłam, zresztą dalej tak trochę mam, że na teledysku do utworu wytrzymam. Ja przez 20 godzin nie byłam w toalecie, bo bałam się, że opóźnię zdjęcia i wszyscy będą przeze mnie musieli dłużej zostać. I nie przyznawałam się nigdy do tego, że coś tutaj mi może być nie tak. I w momencie, kiedy ja powiedziałam, że ja się czuję gorzej i też na Instagramie skasowałam te wszystkie uśmiechnięte zdjęcia z wakacji, bo się okazało, że mój Instagram to się zrobił przez to, że wiadomo, że ludzie bardzo chętnie lajkują zdjęcia pod palmą, które mi jakoś podbudowywało przez chwilę ego, a potem się okazywało, że czułam się jeszcze gorzej, bo się okazało, że oszukuję tych ludzi po prostu, że ja teraz leżę w łóżku i nie mam siły nawet sobie zrobić herbaty, a wrzucam jakieś stare zdjęcia. Więc wykasowałam to wszystko, zaczęłam ludzie dodawać, czasami chcą być oszukiwani, to jest zupełnie inna sprawa, ja wiem, ale dobrze jest, wiesz co, to jest bardzo odważna decyzja w dzisiejszych czasach przerwać to
po prostu w ten sposób, to znaczy zero-jedynkowo. Bo... Tak, ja weszłam na ten mój profil któregoś dnia i miałam takie poczucie, że Jezu, ja bym tej osoby w ogóle nie polubiła, że to jest totalnie jakaś ściema, że ja nie chcę brać w tym udziału, nawet jeśli to jest popularne, to buduję algorytmy i napędzę, to ja tego nie chcę. Ja też muzyki nigdy nie robiłam po to, żeby się dopasowywać do czegoś, tylko była to dla mnie jakaś forma... też terapii i wyrazu i po prostu sztuki, więc jeśli mamy takie narzędzie jak media społecznościowe, to też chciałabym, żeby to było element opowieści, a nie dopasowywanie się i pokazywanie jaką jem jajecznicę, da się danie. Brutalne, ale faktycznie bardzo mi to pomogło i ta decyzja o tym, że ja nie będę udawać, nie będę kreować życia uśmiechniętego i szczęśliwego i takiego, że zawsze daję radę, zmieniła wszystko i też wpłynęła bardzo na muzykę i na książkę, bo też stwierdziłam, że ja muszę o tym mówić wprost i tak jest i koniec. Ja myślę, że będziesz wspominać ten moment jako naprawdę nowy początek i jeden z tych momentów w życiu, gdy się wszystko zmieniło, bo chociażby te trzy rzeczy, opowiedzenie o swoich trudnych sprawach i to opowiedzenie nie w jednej piosence metaforą, tylko całą płytą i nie tylko płytą, odcięcie albo zresetowanie mediów społecznościowych plus śpiewanie po polsku. To są wszystko bardzo mocne zmiany, prawda? Nie wyobrażam sobie skądinąd, żebyś tą płytę mogła zaśpiewać, czy mogłabyś po angielsku, ale to w ogóle przecież nie... Ona musiała być po polsku. Tak, to prawda. Dla mnie też, ja w ogóle po pierwszej płycie miałam taki czas, że od razu zaczęłam, bo chciałam, miałam jakieś takie poczucie, że nie do końca to wyszło tak, jak ja chciałam, że byłam z siebie niezadowolona, że mogłam bardziej, więc od razu zebrałam się do pracy, żeby robić kolejną i też po angielsku. I okazało się, że ja czułam, że się powtarzam, że to już mnie tak nie jara po prostu, że nie jest to dla mnie wyzwanie, robię dokładnie to, co robiłam wcześniej, więc ten język polski też zawsze mi się wydawał super trudny i zawsze wiedziałam, że jeśli mam pisać teksty po polsku, to one muszą być dobre. Na początku myślałam, że może kogoś poproszę, że nie czułam się na siłach, ale super, że to się udało, bo to było wyzwanie i to było coś, co zdecydowanie przekroczyło znowu jakieś moje granice i mnie otworzyło i rozwinęło. I też tą płytą doszłam do tego, że dla mnie nie jest ważne właściwie efekt końcowy, aczkolwiek robię wszystko, żeby to było jak najlepsze, ale bardzo ważny jest dla mnie ten proces tworzenia i to jest coś, co mnie napędza i co daje mi największą siłę i tak naprawdę radość z całej tej twórczości. Powiedziałeś w tych trzech zdaniach kilka bardzo ważnych rzeczy, które chciałem wyłapać i powtórzyć. Po pierwsze, to nie jest właśnie płyta, w której chcesz spełnić życzenia publiczności. Tak. To jest płyta, w której jeżeli ktoś chce pójść za tobą, bardzo proszę, ale od razu wiadomo na podstawie, nie wiem, pierwszych teledysków, pierwszych singli, że nie dla każdego i może i dla każdego, tylko nie każdy ma ochotę na taką, na taki trochę wysiłek mentalny, prawda, żeby się niekoniecznie tylko i wyłącznie bawić. No a poza tym myślę, że taka decyzja jest decyzją zero-jedynkową. Trochę albo, albo, prawda? Albo tak. Się, znaczy udać się udaje, bo ta płyta jest dla ciebie. Dotknąłeś właśnie bardzo ważnej rzeczy, to chciałem powiedzieć, że robisz de facto płytę dla siebie. I ty w tym procesie jesteś najważniejsza. I strasznie się ucieszysz, jeżeli ktoś z tobą jeszcze będzie to przeżywał, ale nie jest to warunek niezbędny. Tak. Bo płyta w założeniu, jak powiedziałeś przed chwilą, pisana była trochę do szuflady. A to, że ją pokazałaś światu, to jest jakby przy okazji. Tak. To jeszcze chciałem zapytać o utwór ostatni, który się nazywa Ostatni. I w którym jest coś, co mnie na tej płycie najbardziej chyba, nie wiem, słowo wzruszyło chyba pasuje, bo zaprosiłaś tam osobę nie tylko dla ciebie bardzo ważną, ale osobę, która w pewnym sensie wie więcej od nas wszystkich o tym, jak jest i o życiu, prawda? Bo to są pewne takie przymioty wieku, których my nie mamy. Ja już za chwilę będę miał, ale jeszcze chwilkę mam. Czyli odrzucenie w ogóle rzeczy niepotrzebnych, zajmowanie się tylko podstawowymi, ważnymi i takie
taki spokojny osąd. I to jest najpiękniejsza kropka na tej płycie, czy wielokropek, jeżeli będziesz chciała to jeszcze kiedyś ciągnąć dalej, jakie można sobie wyobrazić. I jestem absolutnie urzeczony tym, że wpadłaś na taki pomysł spuentowania tej płyty. Powstało właściwie spontanicznie, ja tego nie planowałam i to w ogóle jest ciekawe, że jeśli chodzi o tę muzyczną część, czyli płytę i teksty, one powstały i to się ułożyło trochę samo. Jakby postać mojej babci, dla mnie bardzo ważnej osoby w życiu, i obserwowanie jej, ja w ogóle do tej pory mam tak, że jak myślę o niej, to widzę ją zdrową, a nie już w takim momencie, w jakim jest dzisiaj. Ja mam bardzo chyba dużą empatię i ja za każdym razem, jak się z nią widzę teraz, to próbuję wczuć się w jej sytuację. I jak znalazłam to hikikomori, znalazłam w ogóle te rzeczy, które mi się dzieją, to doszłam do tego, że nie ma chyba bardziej takiej lękotwórczej sytuacji niż to, że się nie wie, kim się jest, gdzie się jest, co się dzieje, dlaczego tutaj jestem, dlaczego tak to wszystko wygląda. I postanowiłam o tym opowiedzieć, bo tak naprawdę to oczywiście jest o tym ostatnim pożegnaniu i o tym przeszkadzaniu wszystkim innym i to się zgadza. Natomiast są osoby, które to interpretowały zupełnie inaczej pod siebie i to też jest niezwykłe, że można to interpretować nie tylko jako tym ostatnim pożegnaniem, tylko też inaczej, bo właściwie to jest też utwór o wszystkich, którzy się czują w jakiś sposób też niewystarczający i przeszkadzający innym. Pokazuje też kolejny moment bardzo ważny w naszym w naszej podróży, który jest niedookreślony, bo przecież nigdy nie wiemy, gdzie jest ta granica, nigdy nie wiemy, czy te osoby, które powoli zaczynają tracić poczucie tego, gdzie są, w którym momencie tego są, prawda? Mhm. Czy to jest już, czy to jest jeszcze, czy to jest w ogóle inaczej u każdego. To są wszystko, i to jest najfajniejsze, mimo powagi sytuacji, że tego wszystkiego się nie da nawet samego hikikomori opisać w Excelu. Tylko, że to są indywidualne rzeczy, indywidualne odczucia, ale przez to właśnie, dzięki temu możemy się wszyscy poczuć trochę częścią tych problemów, bo się okazuje, że no nie jesteśmy jedyni. Tak. Poza tym oczywiście można by życzyć każdemu, żeby wpadł na taki pomysł autoterapii, na jaki ty wpadłaś i go jeszcze zrealizowałaś w dodatku. Nie każdy z nas może tak, ale każdy pewnie może po swojemu. Trochę, prawda? Zdecydowanie tak. Najważniejsze jest prawdopodobnie to, żeby sobie, to jest strasznie wytarte stwierdzenie, ale uświadomić, że jeszcze ktoś też, że nie tylko. Tak, to jest też coś, co mi absolutnie zmieniło perspektywę, bo ja na początku myślałam, że to tylko ja tak mam, że to ja po prostu nie pasuję też do tego rynku, do tych czasów, że nie umiem tak w tym wyścigu brać udziału, że wszyscy inni właśnie uśmiechają się na tym Instagramie, w tych mediach społecznościowych, grają miliony koncertów, a ja nie. I co jest ze mną nie tak, czemu jestem gorsza, czemu jestem niewystarczająca. No i jak zaczęłam realizować ten projekt, zaprosiłam bardzo wielu artystów tutaj, czy do realizacji teledysków, mhm. czy zdjęć. I nagle zaczynałam o tym opowiadać i oni mówią, Boże, ja też tak mam, ja też tego doświadczyłem, może nie w takiej skali, ale naprawdę... Ale mówili na ucho, tak? Mówili na ucho, ale też bardzo wszyscy byli zaangażowani i tutaj muszę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo dla mnie ważne, że gdyby nie... Już teraz myślę, że mogę ich nazwać przyjaciółmi swoimi, bo gdyby nie oni, to ten projekt nie miałby szans się zrealizować z wielu powodów, logistycznych najczęściej, ale po prostu ja też nie miałabym chyba tej determinacji aż takiej i jak zobaczyłam, ile osób w to uwierzyło i chce zaangażować swój czas, jakiś tam swój wkład pracy w to, żeby to powstało, to bardzo było... Nie miałeś wyjścia. Tak, nie ja już nie mogłam się wycofać, tak, no, ale to dobrze. A wiesz, dlaczego zaprosiłem cię na barkę? Dlatego, że jeżeli
definiujemy hikikomori jako, nie wiem, wyobcowanie społeczne czy coś takiego, to dla mnie to był też trochę sposób na społeczne wyobcowanie od złych różnych rzeczy. Nie tylko pandemiczny, ale w ogóle. Nie czuję z tego powodu jakiegoś obciążenia, ale to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że to jest taka szara strefa, że tam nie ma wyraźnych granic, prawda? Tak. Przecież ja też tutaj niby w centrum miasta, ale chowam się trochę przez światem. Tak, super mieć takie miejsce, super jest mieć takie miejsce. I ja też zapraszam ludzi do siebie, widzisz, coś nas tutaj połączyło. Dlatego to, że piosenki z tej płyty wybrzmiały tutaj, wydaje mi się bardzo fajnym otoczeniem. Zdecydowanie, zdecydowanie, ale też ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że ludzie uciekają w różne strony i to nie jest tak, że muszą się zamknąć w czterech ścianach, żeby mówić o hikikomori, bo wydaje mi się, że ci, co 18 godzin na dobę pracują i nie dopuszczają do siebie myśli w tym zapracowaniu, to też jest ucieczka, ci, co w jakieś używki uciekają, też uciekają. Także, albo oglądają seriale całą noc. Dokładnie. I to wszystko jest tą ucieczką i trochę tym hikikomori, może nie dosłownie, ale jednak to są te same emocje i te same powody. Ta presja sukcesu wszechobecna, która jest bardzo wyniszczająca, jest powodem tych ucieczek. Wiemy, że to niemożliwe, ale my polecamy swoje sposoby. Ty swój, który jest no, dla wielu, większości trudny do realizacji. Ja swój też nie jest łatwo, ale czasami jest fajnie też porozmawiać z kaczkami i bobrami, więc... polecamy. Czasem łatwiej, no tak, niż z ludźmi innymi. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.